Pokazując to, co tworzę, co się dzieje w moim życiu, no chciałbym zainspirować ludzi i chciałbym, żeby tak naprawdę mogli znaleźć w jakiś sposób swoją drogę, ścieżkę i tego, w jaki sposób chcieliby interpretować i siebie, i to, co ich otacza, i przekuwać to w jakieś fajne dzieło. Dlatego no, pokazuję to, co sprawia mi przyjemność, jest spójne ze mną i pozwala mi gdzieś tam się rozwijać, i to chciałbym przekazać na wszystkich swoich profilach społecznościowych. Autentyczność jest bardzo względnym pojęciem. Jakby możemy stworzyć pozory autentyczności, możemy też autentycznie podchodzić do tworzenia kontentu. I to my tak naprawdę decydujemy o tym, jak to tam w tej sieci wygląda. Możemy na to zwrócić uwagę przez to, jak reagują nasi odbiorcy i czy to tak naprawdę w jaki sposób to działa, bo ta autentyczność jakby przejawia się w tym, czy ktoś myśli o tobie, że jesteś autentyczny, to nie wcale musi znaczyć, że jesteś. Więc fajnie jest tworzyć te treści w taki sposób, żeby one ciebie napędzały i były w zgodzie z tym, co ty chcesz przekazać światu. I dzięki temu, że tworzysz je szczerze, one są autentyczne. A ta autentyczność ma być wartością dla ciebie samego, a nie dla ludzi wokół. Ja tworzę więź z ludźmi, którzy obserwują moje działania poprzez pewien impuls, który mogę im dać w momencie, w którym oni obserwują to, co robię. Nie uzależniam się kompletnie od tego, czy ktoś mnie ogląda, czy mnie nie ogląda. Nie uzależniam się od tego, czy dostaję DM-ki, serduszka i inne rzeczy, tylko uzależniam się od tego, czy to, co tworzę i content, który chcę reprezentować, wpływa w dobry i pozytywny sposób albo taki, jak zamierzyłem, na tego odbiorcę. I to jest moja więź z ludźmi, którzy obserwują moje działania. I uważam, że w taki sposób powinno się właśnie takową budować. No bo wtedy wszystkim jest dobrze. Mi jest dobrze, bo mój content dociera. I im jest dobrze, bo go odbierają i mogą go przekuć w coś swojego i fajnego. I to jest dobra więź z widzami. To, co pokazujemy w sieci i to, kim jesteśmy w prawdziwym życiu, to są dwie zupełnie inne rzeczy i tak naprawdę nie da się nigdy nikogo poznać w 100% i ludziom nie powinno zależeć na tym, jaki ktoś jest poza tą sferą internetową, tylko czerpać z tego, co chce ci przekazać w taki sposób, jak może, czyli my jako twórcy internetowi robimy to poprzez media społecznościowe i jakieś inne platformy. I tylko tym, tą sferą i aspektem, czyli tą intencją ludzie powinni się interesować, a nie tym, jaka jest osoba, która tworzy te intencje. Więc taka moja rada ogólnie do wszystkich ludzi, którzy chłoną social media. Miejcie w dupie tych twórców, a interesujcie się tym, co tworzą. Nie martwię się o to, jakie wrażenie zrobię na innych ludziach, a na to, jaki wpływ będę na tych ludzi miał poprzez moje działania. To mnie interesuje. Idąc dalej tym tropem, interesuje mnie to, żeby on był dobry.